kupiłem sobie moją ulubioną czekoladę na Orlenie, żeby Orlen miał kasę dla Kubicy, ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego vloga. Trzeba nakręcić odcineczek, trzeba opowiedzieć o samochodzie, który kupiłem. Kupiłem już go w lipcu, a dzisiaj mamy już listopad. A ja jeszcze o nim nie nakręciłem żadnego vloga, no jakoś tak mi się nie składa. Był konkurs, który polegał na tym, żeby zgadnąć, jakie auto kupiłem, prawda? Więc już sobie włączamy kanał Pożeracza Asfaltu i sięgniemy do komentarzy, żeby się dowiedzieć, kto wygrał, nie? No dobra, patrzymy komentarze. O, nie ma komentarzy. No nie ma komentarzy, to nie ma zwycięzcy, nikt nie wygrał. Zaoszczędzę trochę pieniędzy. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Opening Nussbeizera sobie zrobię, tak. No, wymyśliłem taką metodę na szukanie samochodu, na wybieranie samochodu. Że określasz kryteria, według których kupujesz samochód, chcesz kupić samochód. Te, które są dla Ciebie ważne w danym zakupie. I tak jak dla mnie, ważne były te kryteria, które są w tej tabelce. Jeżeli auto dane kryterium spełnia w stopniu dobrym lub bardzo dobrym, to ma 2 punkty. Jeżeli w stopniu średnim, to ma 1 punkt. A jeżeli nie spełnia lub spełnia słabo, to ma 0 punktów. 0 punktów, tak jak w przypadku Focusa, dotyczyło eksploatacji w gazie. Dostał 0, więc to był warunek, który go jakby wykluczył. A więc tak, Fiat Tipo, wiek konstrukcyjny to jest 2, Dacia Logan też, Meganka 1, Citroen 1, Fiat Bravo 1, Astra H1, Mazda 5 też 1, Nubira 1, Doblo 1, V50 1 i Ford Focus 1, bo nie są to najnowsze samochody, takie w miarę. Cena. No i tutaj tak, powiem szczerze, że cena w Fiacie Tipo nie jest jakaś powalająca. One nie są wcale takie tanie, jak się wydaje, bo te tanie egzemplarze, przynajmniej jak ja brałem pod uwagę zakup, to były już z poprzedniego rocznika, więc on właściwie po około 60 by kosztował nowy Dacia Logan, natomiast cena bardzo dobra. Meganka to cena średnio, Citroen cena ok. Fiat Bravo cena ok, Astra H cena ok, Mazda 5 cena też, Nubira cena ok, Doblo też, Volvo. No, jak na starą konstrukcję to cena w sumie w miarę do przyjęcia. I Ford Focus cena, Ford Focus to cena nawet taką dużą, trochę drogą mają, wysoką mają. Przestronność wnętrza, no Fiat Tipo na pewno 2, Dacia Logan, no tak między 1 a 2, Meganka, powiedzmy, że 2, Citroen C5, 1, Bravo 1, Astra H2, Mazda 5, 2, Nubira 2, Doblo 2, niech będzie 2. Dobra, i teraz tak, kolejne kryterium to jest zużycie paliwa Tipo. Chyba więcej niż... Dobra, Logan bardzo dobrze zużycie paliwa, Meganka 1, C4 też 1, chociaż C4 chyba weźmy 2, bo chyba nie jest najgorzej z tym zużyciem paliwa. Nubira. Właściwie nie wiem, czy Nubira nie powinna dostać 0 za zużycie paliwa, bo ona jest wysoka. Dobra, Nubira 0 za zużycie paliwa. Doblo V50 i Ford Focus 1, dobra. Dobra, dalej, eksploatacja, ekonomia. Fiat Tipo, tam są różne rzeczy, dziwne się dzieją. Dacia jest znana z ceny,
to w tym też nie za bardzo. Słyszałem różne opinie. Astraha. Marka wycofana z Europy. Nubira chyba już do pójdzie. O kurczę. Ekonomia, Fiat Doblo, nieźle. Tu nie wiemy. Tu jest błąd. Astra nie jest, jest dobra. Tu ceny mogą być wysokie, więc okej. Okay. Do gazu. Tipo nie za bardzo do gazu. Tam są różne dziwne historie. Meganka do gazu, dobra. To. Brawo. Tu też nie, różnie słyszałem. Astra dobra. Mazda dobra. Nubira bardzo dobra. Doblo do gazu. No i to się też nadaje. I komfort, wygląd. Średnio mi się podoba jednak wygląd Fiata Tipo, jeżeli się przyjrzeć, no z komfortem już nieco lepiej. Z kolei Dacia tu z komfortem lepiej, gorzej, ale z wyglądem lepiej. Tu jest nie najgorzej. Meganka. Powiedzmy, że dwa. Citroen mi się bardzo podoba. Dwa. Komfort też ma niezły. Brawo. Fajny. Astraha. Wygląd. Lipa. No tutaj dwójkę powiedzmy można dać. Nubira. Jedna. Fiat Doblo. Chyba zero mu damy, bo wygląd to ma naprawdę do niczego. To dwójeczka. I tu dwójeczka. A zatem piszemy teraz sumę. Ile uzyskał Fiat Tipo? 5-9 punktów w sumie. Dacia Logan 5-12. Meganka 5-10. Citroen C4 6-11. O, ładnie. Dalej brawo. Fiat Bravo 9. Opel Astra H 11. O, bardzo ładny wynik. Mazda 5 11. Też 11 Mazda. Chevrolet Nubira 8. Fiat Doblo 5 9. Volvo V50 5 11 i Ford Focus, proszę Państwa, 8 punktów. Z tego zestawienia wynika, że najwięcej punktów uzyskała Dacia Logan w przypadku tych kryteriów, o które mi chodziło, bo wiadomo, że to nie jest najlepszy samochód na świecie, ale biorąc pod uwagę kryteria, które były dla mnie ważne, to liczby nie kłamią i Jest to dość subiektywne, ale w jakimś tam stopniu, nawet myślę, że sporym, oddaje stopień spełnienia danego kryterium. Bo najpierw ważne jest, żeby wybrać model, który się chce. A nad egzemplarzem to już wtedy można sobie myśleć. I z tych liczb jasno wynika, choć z niewielką przewagą, że wygrał ten samochód, Dacia Logan. Natomiast to były kryteria ważne w danym momencie, czyli akurat teraz nie chciałem taki samochód o takich kryteriach. Jeżeli bym kupował teraz drugie auto, bo będę kupował drugie, to kryteria już będą trochę inne. Będę się czym innym kierował. Bo tu miał być samochód właśnie z założenia tani, w eksploatacji taki, wiecie, żeby pracował, po prostu żeby pracował. Jak już wiedziałem, co chcę kupić, to zaczęły się poszukiwania tego konkretnego egzemplarza. Powiem szczerze, że rozważałem zakup nawet nowej Daci, ale powiem jeszcze o jednej rzeczy, że trzeba naprawdę z czystą głową przystępować do jakichkolwiek negocjacji. Bo ja, chodząc za samochodem, odwiedzałem różne salony i trafiłem na otwarte drzwi Daci.
I powiem szczerze, że ja bym unikał takich akcji typu właśnie otwarte drzwi, czy jakieś imprezy, które działają w jakiś sposób na emocje. Dlatego, że kupowanie emocjami jest no, nie za dobrą sprawą, bo emocja to jest chwila. Natomiast samochód zostaje z tobą na dłuższy czas, więc jeżeli kupisz auto emocjami, to możesz tego troszkę potem żałować. Więc ja bym doradzał unikać takich akcji różnych, promocyjnych, znaczy promocyjnych, no takich, które promują daną markę, czyli właśnie otwarte drzwi, jakieś tam te, po czym stunki, pierdółki. Jestem na pikniku Daci. Co? A to też pod niebieską. Zostałem właśnie poczęstowany pysznym bigosikiem. Byłem na jeździe próbnej Dacią Lodzi. I okazało się, że nowej Daci niestety nie można kupić z gazem. No, pozostał rynek aut używanych. On był jakiś malowany, czy nie? A ma podmiernik? No właśnie, nie mam. Ja nie sprawdzałem, ale po aucie nie widać, żeby miał jakiś wypadek. Zresztą no. To, co tutaj jest, to ta... dla nich to było dużo, więc... Aha. Myślę, że na pewno nie był uszkodzony. Czy możemy go odpalić, posłuchać co? Już pan będzie kupować, jak pan jedzie na wycieczkę. Jeszcze to... Aha, no dobra. No ale jak tak samo skrzypi, to znaczy, że może mieć coś naruszone. Są drobne ogniska jeszcze korozji tutaj, na progach, delikatne. Powiem szczerze, że popełniłem pewien taki trochę błąd. Tam złamałem jedną zasadę. Mianowicie pojechałem i wiedziałem, że muszę wrócić autem. Po prostu, taka była moja decyzja. Pojechałem oglądać kilka tych Loganów. Bo na pewno dzisiaj muszę wrócić z samochodem. I wiedziałem, że z którymś wrócę, nie? To był błąd, bo generalnie nie powinno się... Tylko właśnie... O, tu jakiś próg walnięty trochę. Skopałem ten temat, bo z takim nastawieniem poszedłem. I wtedy już nie negocjowałem właściwie. Zapytałem faceta, czy obniży cenę. Facet powiedział, że nie. I ja w tym momencie wziąłem ten samochód za cenę, jaką on mi... miała być. Natomiast no nie miałem też czasu za bardzo, bo byłem daleko już od domu, więc byłoby głupio, no można by było po prostu pojechać i wrócić za godzinę, nie? Też była taka możliwość, żeby to w ten sposób rozegrać, ale no po prostu o tym zapomniałem, nie? Że mogłem tak zrobić. Nie wziąłem tego pod uwagę. Zrobić, żebym mógł porównać, bo potem zapomnę, co widziałem i tego. Ten chyba najbardziej z tych, co tutaj są, dwa na... jest 101 tysięcy. No jest lekka dziureczka tu w tym. Trochę wydeptane. No jest tu ich kilka i każdy ma jakieś... Jest ich ze 12 chyba tych samochodów. Od groma można sobie wybierać, przebierać. Ten też jest fajny, choć nie wiadomo jaki przebieg, ale w miarę ładne wnętrze. Tu tylko wypalona dziurka, trochę brudnawe. Z tyłu wygląda też nieźle. I on też nie ma tak bardzo widocznych mankamentów. Nie wiem jak tutaj z tymi śrubami, czy one wszystkie są takie. Ten ma. Tutaj ten. Ten jest drogi, ale za to nic w nim. Ma tylko 98 tysięcy, 17 rok i kosztuje 23 tysiące. Też mi się podoba, ale trochę drogawy. Mam nadzieję, że tu będzie taniej któryś z nich. No dobra, tak, te wszystkie trzy są poobijane, więc ich nie bierzemy pod uwagę, bo tutaj są właśnie mankamenty obicia. A te są spoko. Więc tak, ten 101
Ten nie wiadomo co, ale dobra. I ten jest bardzo ładny, jeszcze jest ten. Ten jest bardzo ładny. Też nie widać na nim żadnych mankamentów. Przebieg 119. I też, no w zasadzie bardzo fajnie, wnętrze utrzymane. Troszkę delikatnie przybrudzony. Ale no myślę, że da się to ogarnąć. Zaraz się dowiemy, ile ten kosztuje. No kosztują tak... Kosztują tak od 19 do 23. Ten najdroższy jest ten 17 rok. 23 i on... Ale tego też bierzemy pod uwagę, oglądając go. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Coś wybierzemy na pewno. O kurwa. Paweł, tu płynu chłodzącego nie ma. O, w tym płyn chłodzący, nie ma płynu chłodzącego, zobacz jaki brak. No, nie ma, no. To może też być nie bardzo. Może tak jeździł, kurwa. Ładniejsza jest ta. Tu. Co? To było tak? Nie, może tak było. Coś przycięło go. No i tutaj ma taką... ślady, drobne ślady korozji na drzwiach. No i troszkę uszczeleczka dziobnięta. Dobra, po placu polecimy. Klima daje. Silniczek pracuje równo. Ciekawe, czy jest na gazie. Zaraz go przełączymy na gaz. Spoma chodzi, zawiasik elegancko, kurde, jak nowy. Ta z kolei, tu ma ładnie i tu kable nie wystają. Natomiast ma tutaj ten mieszek trochę porozpierdzielany. No i takie są różnice. O! Matka Boża. Jest zlecenie. Odpalamy maszynę i jedziemy. Koniec nagrania. He, he, he.